Damian, kilka dni w zasadzie pozostało już do walki w Jastrzębiu i jesteś w takiej niekomfortowej sytuacji, że wciąż nie wiesz, z kim boksujesz. Jak do tej pory przebiegają przygotowania do tej gali? A jeśli chodzi o zawodników, no to powiem tak, brzydko przyzwyczaiłem się do takich różnych zmian, a z drugiej strony no, przygotowania idą wszystkie na razie dobrze i z tego jestem zadowolony i myślę o tym, aby po prostu przepracować ten okres jak najlepiej. Z tego, co po prostu tutaj rozmawiałem nawet też z trenerem, no to i tak powiedzmy zawodnicy, z którymi na pewno mam zaboksować, to rozmawialiśmy już o nich wcześniej, więc damy sobie radę. Padały tutaj nazwiska wcześniej Bradley'a Price'a, był Rafael Bejaran, to są zawodnicy, jak o nich usłyszałeś, zadowolony byłeś, że będziesz z nim boksował? Znaczy, tak naprawdę tutaj ciężko powiedzieć, czy jestem zadowolony, czy niezadowolony. No, jeśli chodzi o po prostu przeciwników, no to ich dobierają promotorzy, nie zawodnicy. Ja też znam tutaj powiedzmy nasze realia i tak naprawdę no, chciałbym tak finalnie, żeby właśnie na początku przyszłego roku doszło do jakiejś ciekawej walki właśnie za granicą i żeby po prostu na tym się skupić. A tutaj no to, co promotorzy znajdą najlepszego, bo tak ich prosiłem, tak z nimi uzgadniałem, żeby po prostu się postarali, aby to było po prostu ciekawe widowisko w Jastrzębiu, ponieważ ludzie tam znają się na boksie i umieją po prostu docenić dobre walki, więc mam nadzieję, że zawodnik będzie jak najlepszy. Czyli można powiedzieć, że z twoim rekordem, z twoją pozycją w rankingach do Polski nie sprowadzimy już lepszych rywali za te pieniądze, trzeba szukać wyzwań za granicą? No tak, ale to już wiemy też od dłuższego czasu, tylko po prostu no, to są sprawy już nie z mojej branży, jak to powiem. I ja spokojnie sobie czekam, aż po prostu dojdzie do tego i mam nadzieję, że będzie to jak najszybciej. I na pewno no, ten rok był takim szarpanym rokiem, no bo po prostu nie boksowałem za dużo i kontuzje, które mi doskwierały, no, pokazały, że troszeczkę organizm jest wyeksploatowany, ale teraz czuję się dobrze, wszystko jest zaleczone i oby zdrowie było i na pewno przyszły rok będzie rokiem przełomowym. W jakim limicie wagowym będzie ta walka w Jastrzębiu? Bo pojawiały się informacje, że to będzie walka w kategorii średniej, pierwsza dla ciebie. No tak, bo przyjęliśmy taką opcję pod walkę przyszłoroczną i tutaj tak naprawdę akurat z tym limitem na razie nie mam problemów i już od 2 tygodni, tak powiedzmy, po takim cięższym treningu mamy wagę. A co do po prostu dokładnej wagi, to tak naprawdę może być tak też, że troszeczkę zrobimy ją niższą, ale to już promotorzy będą dogadywać właśnie z moim przeciwnikiem. Czyli takim celem w dalszym planie jest, rozumiem, cały czas Sergio Martinez, tak? No takie są cały czas rozmowy prowadzone, ale tutaj nie chcę wychodzić przed szereg i nie chcę nic obiecywać, nie chcę nic deklarować, bo tak naprawdę różnie to bywa i sami mamy przykład nawet teraz tych walk, że wszystko się może zmienić i ja po prostu wierzę w to, że przyszły rok będzie rokiem takim dla mnie przełomowym i na pewno do tej walki dojdzie, bo jest to już tak wszystko wyśrubowane, że po prostu musi być to zrealizowane. Mówisz do tej z Martinezem, czy do tej po prostu do walki jakiejś dużej o tytuł? Do dużej walki. Nawet nie wiem, czy o tytuł, ale ogólnie na dużej gali na pewno nie w Polsce. Ale wiesz, że w wadze średniej Martinez to jest zawodnik, który boksował w junior średniej, później dopiero przyszedł do średniej. Także warunkami fizycznymi mniej więcej jesteście podobni, ale są tam mistrzowie jak Quilin, którzy są o głowę wyżsi od ciebie. Jest Golovkin, który wiadomo, że kopie jak koń. Nie przerażają cię takie postacie? A jest też Stevens, który jest niższy ode mnie. To jest wszystko po prostu no, rzecz względna i tutaj są zawodnicy niżsi, wyżsi. W mojej wadze też są bardzo wysocy, są też niżsi ode mnie i to jest wszystko zależy jak co komu czasami pasuje. No, tak naprawdę styl robi walkę i po prostu może być zawodnik, który po prostu będzie niewygodny, może być fizycznie niby powinien mi odpowiadać, ale po prostu jego styl boksowania będzie niewygodny i będzie po prostu bardzo, bardzo i nieładna walka i zła dla mnie, ale to wszystko po prostu jest rzecz względna.
ty od jakiegoś czasu chyba nie jesteś związany z jakimś ścisłym kontraktem z grupą Knockout Promotions. Czy jest zatem możliwe, że po tej walce od przyszłego roku, jak mówisz, masz nadzieję przełomowego, zmieni się to otoczenie twoje? Znaczy, ja sądzę, że raczej nie, bo po prostu na tyle długo współpracujemy z panem Andrzejem i z panem Piotrem, że tak naprawdę no, jest to sytuacja taka, powiedzmy, że zawsze się jakoś i tak dogadujemy, że po prostu trzeba usiąść zawsze do stołu i spokojnie porozmawiać i na pewno zawsze jakiś można osiągnąć kompromis. A tutaj też zależy mi na współpracy z panem trenerem Łapinem, który no, zna mnie tak naprawdę od dziecka, bo nawet właśnie tak jak już wspominałem, w Jastrzębiu mnie też trenował na lidze i wcześniej widzieliśmy się często na kadrze, na różnych turniejach właśnie juniorskich i młodzieżowych. Trener Pyskowicz, który ze mną jest też, zna mnie no, już od samego przyjścia na salę, więc no, jest to taki duet ludzi, z którymi jestem bardzo blisko związany, więc nie chcę też tego zmieniać. I tak na koniec jeszcze zapytam, masz stały kontakt z Dawidem Kosteckim? Co u Dawida? No Dawid akurat tutaj na pewno wszystkich pozdrawia, swoich kibiców i liczy na to, że będziecie trzymali za niego kciuki, a on tak jak to zawsze mi mówi, że na pewno pokaże, no, proszę mi wierzyć, dobry boks, jeśli chodzi o jego osobę, jak wreszcie będzie na wolności, bo ciężko tam trenuje, dużo też się uczy i zgłębia swoją wiedzę i treningową, i jeśli chodzi o dietę, to no, po prostu jest naprawdę bardzo, bardzo oczytany. Jeśli chodzi o jego tutaj w ogóle formę psychiczną, też jest dobra i cały czas ma jakiś tam swój cel wytyczony, no i oby jak najszybciej był po tej drugiej stronie i życzę mu z tego, z całego serca, aby po prostu mógł się pokazać w ringu i pokazać kawał dobrego boksu.